związku z tym, że dzisiaj wszyscy chcemy jakoś oddziaływać na wyobraźnię, ja też zacznę od krótkiej historii. Był niedzielny poranek, może 8 godzina. Wracałam ze swojego rodzinnego miasta do Katowic, ponieważ następnego dnia, w poniedziałek, czekał mnie ciężki egzamin z prawa pracy. Więc kiedy zmierzałam w kierunku swojego mieszkania, zobaczyłam w oddali na pobliskim trawniku dość sporą ilość piór i jakąś małą szarą kulkę w oddali. W związku z tym, że widziałam już niejednego martwego ptaka, pomyślałam, no trudno, akurat ten biedak pewnie nocą został rozszarpany przez jakiegoś kota bądź psa. I nie zastanawiając się dłużej nad tym, co właśnie zobaczyłam, dalej zmierzałam w kierunku swojej klatki, ciągnąc bardzo dużą, ciężką torbę i tłukąc się niemiłosiernie tymi plastikowymi kółkami. Kiedy podeszłam bliżej, okazało się, że ta szara mała kulka to bardzo młody gołąb. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że gołąb żyje. Kiedy byłam całkiem prawie nad nim, ten gołąb otworzył oczy. Przechylił łeb i spojrzał na mnie. I właśnie wtedy poczułam, że tylko ode mnie zależy to, co się z nim stanie. W ten niedzielny poranek, kiedy stałam przy tej alejce, wiedziałam, że jeżeli ja mu nie pomogę, to nikt inny. Ale tę historię nie mówię po to, żeby powiedzieć, jaka jestem super, że ratuję te wszystkie gołębie, których może pewnie część z tutaj obecnych wcale nie lubi, ani nie darzy nawet najmniejszą sympatią. Mówię o tym dlatego, że nigdy nie zapomnę tego poczucia bezsilności i bezradności, kiedy stałam zapłakana nad tym ptakiem, który miał całe pokrwawione, połamane skrzydło, trzymając w jednym ręku pudełko po butach, a w drugim rękawiczki jednorazowe i nie miałam zielonego pojęcia, w jaki sposób mam go do tego pudełka wsadzić. Po drugie, w samej głowie miałam tysiąc myśli, ponieważ ciągle zastanawiałam się, no dobra, nie mam samochodu, to w jaki sposób ja to zwierzę przetransportuję gdzieś. Jest niedziela rano. Gdzie jest jakaś lecznica w Katowicach? Nie jestem z Katowic, nie wiem, gdzie tutaj jest weterynarz, bo nie mam swojego zwierzęcia w mieszkaniu studenckim. Więc nie wiem, gdzie mam nawet z nim jechać i dlaczego na domiar złego zawsze, jak potrzebuję, mam jedynie 3% baterii. Więc kiedy tak stałam, to bardzo źle się poczułam w momencie, kiedy minęły mnie kolejne osoby. Przeszło może ich 5, 6 i naprawdę nikt, absolutnie nikt, już nawet nie mówię o pomocy, nikt się nie zapytał, co ja w ogóle robię. Dlaczego stoję z tym pudełkiem nad tym ptakiem i czemu ja płaczę? Nikt nie zareagował. Więc może mam błędne założenie, ponieważ ja wychodzę z założenia, że każdy normalny człowiek ma w sobie empatię. Ma w sobie empatię względem innych istot, względem ludzi, ale przez to także względem zwierząt. Co więcej, wychodzę z założenia, że każdy ma w sobie jakąś wrażliwość, wrażliwość na krzywdę. Więc kiedy spotykam się z ludźmi i słyszę pytanie, dlaczego ty? Dlaczego zwierzęta? Dlaczego akurat masz taką ogromną miłość do zwierząt? No to zazwyczaj staram się odpowiadać dość intuicyjnie, że pewnie to kwestia wychowania, pewnie to kwestia jakichś wartości wpojonych w rodzinnym domu, natomiast ja nie wiem tak naprawdę, skąd to się bierze. Co więcej, myślę, że najlepiej byłoby mi odpowiedzieć kolejnym pytaniem. A dlaczego nie ja? Dlaczego miałabym nie pomóc temu zwierzęciu? Dlaczego miałabym przejść obojętnie i pozostawić go samego sobie? Musimy, myślę, że przestać myśleć tak, że ktoś to zrobi, ktoś to załatwi, ktoś zareaguje. Musimy, myślę, po raz pierwszy sami przed sobą przyznać, że tym kimś też jesteśmy my. I to od naszych decyzji bardzo wiele zależy. Nie ulega wątpliwości, że ta historia, ta empatia jest w nas, przynajmniej tak jak mówię, w każdym normalnym, zdrowym człowieku. Kiedy zapytałabym, może nawiązując do obecnej ustawy o ochronie zwierząt, czy zwierzęta powinny być chronione przed cierpieniem? Czy zwierzęta należy traktować humanitarnie? Czy człowiek jest winien zwierzętom poszanowanie i opiekę? Wszyscy, myślę, powiedzielibyśmy tak, oczywiście, na każde z tych pytań. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Mimo tego, że jesteśmy tak zgodni co do tego, że zwierzęta trzeba chronić, trzeba o nie dbać, trzeba się w jakiś sposób troszczyć, w praktyce nie do końca tak to wszystko wygląda. Tak jak już mówiłam, wykorzystujemy zwierzęta na wielu płaszczyznach. Właściwie nie ma chyba dziedziny życia, w której byśmy zwierząt nie wykorzystywali. Wykorzystujemy zwierzęta w imię rozrywki, w imię, dla jakiejś przyjemności, czasami dla zwykłej próżności. Potrafimy trzymać zwierzę w ciasnej metalowej klatce tylko po to, żeby ostatecznie je zabić, zedrzeć z niego skórę i zrobić płaszcz. Dla 15-minutowego wystąpienia w cyrku jesteśmy w stanie miesiącami brutalnie tresować zwierzęta, tak? Zmuszając ich do nienaturalnych zachowań. Możemy zobaczyć te wielkie afisze cyrkowe, gdzie widnieje niedźwiedź na deskorolce, słoń na dwóch nogach,
O, jeszcze ostatnio widziałam lwy i tygrysy skaczące przez obręcze, gdzie wiadomo, że w normalnych warunkach takie zwierzę nigdy nie podchodziłoby do ognia, ponieważ instynktownie uciekałoby przed niebezpieczeństwem. Mimo, że mamy XXI wiek i wiele alternatywnych metod, laboratoria nadal są pełne zwierząt. Nadal cały czas testowane są różnego rodzaju substancje. To, co mnie zawsze uderza, to to, że tak jak na tym slajdzie widać, są psy rasy Beagle. Czym ten pies, ta małpa czy te króliki różnią się od tych zwierząt, które czasami trzymamy w domu? Przecież mamy też psy w domach. Kochamy je, śpią z nami w łóżku, tak? Są traktowane jak członkowie rodzin. Ten pies się niczym nie różni, a mimo to z jakichś powodów on właśnie ma taki, a nie inny los i on właśnie będzie w tym laboratorium. Skoro mówimy, że mamy te zwierzęta domowe, to może jednak ich los jest trochę inny. Może zwierzęta domowe traktujemy w lepszy sposób. No niestety w praktyce, w związku z tym, że działam jako pomoc jakaś tam prawna dla wielu organizacji, znam tą rzeczywistość i wiem, że zwierzęta domowe również są dotknięte jakimś sposobem naszego brutalnego traktowania. Zwierzęta wielokrotnie są bite, kopane, okaleczane, głodzone, trzymane całe życie na łańcuchach. Dodatkowo czasami są wyrzucane jak niepotrzebny przedmiot przed wakacjami, ponieważ no, nie wiemy, co zrobić z tym zwierzęciem, no a na to może trzeba pojechać. Najtrudniejszy los i najbardziej brutalny oczywiście spotyka zwierzęta gospodarskie. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie tutaj jesteśmy specjalistami w wymyślnych sposobach, jaki możemy zadawać zwierzętom cierpienia, chociaż na pozór wydaje nam się, że to jest niemożliwe. Mamy w dzisiejszych czasach kury, które nigdy nie widziały słońca i które nigdy nie działały w ziemi. Mamy przemysł mleczarski, który jest związany z ogromnym cierpieniem, ponieważ te krowy są non-stop zacielane, żeby mogły dawać mleko, ale nigdy nie dajemy im szansy, żeby miały kontakt z własnym dzieckiem, czyli cielęciem. W Polsce zabijamy rocznie około 860 milionów zwierząt. To oznacza, że w trakcie tego mojego krótkiego wystąpienia zabijemy ponownie 25 tysięcy, może więcej, w zależności ile czasu jeszcze będę mówić. Zawsze, kiedy spotykam się z ludźmi i mówię o prawach zwierząt, mówię o tym, jak wygląda sytuacja zwierząt, mówię o regulacjach, jakie za tym wszystkim stoją, czuję taką atmosferę właśnie takiego napięcia. Pojawia się taki dyskomfort moralny, przynajmniej u części osób. Dzisiaj może ta prezentacja była zbyt krótka, żeby wywołać takie bardzo, bardzo mocne emocje, natomiast myślę, że i tak u części one się pojawiły. To uczucie takiego niepokoju, które się pojawia w momencie, kiedy mamy nasze bardzo silne wyobrażenia, przeświadczenia, nasze poglądy i je konfrontujemy z czymś, co jest z tym sprzeczne, to w psychologii możemy o tym mówić jako o dysonansie poznawczym. I nie sam dysonans poznawczy jako zjawisko jest dla mnie ciekawe. Bardziej zawsze mnie ciekawi, jak sobie z tym radzimy, ponieważ to napięcie, które się pojawia w naszym ciele, ono nie może być cały czas na tym samym poziomie. My musimy sobie znaleźć jakiś sposób, żeby je rozładować. No i generalnie mamy trzy sposoby, w jakie możemy rozładować napięcie, kiedy dowiadujemy się o czymś, co jest sprzeczne z tym, co do tej pory wiedzieliśmy, albo nie chcemy uwierzyć w to, co właśnie usłyszeliśmy. No i tak, po pierwsze, możemy przede wszystkim zniekształcić ten przekaz i sobie go dopasować do tego, co dzisiaj wiemy lub znamy. Może pozostaniemy przy tych zwierzętach gospodarskich, bo one są dosyć jaskrawym przykładem, akurat który może fajnie mi tutaj posłużyć, więc zostańmy przy zwierzętach gospodarskich. Jak będziemy w takim razie zniekształcać przekaz? Usłyszymy sami w swojej głowie informację, która będzie brzmiała mniej więcej tak. No dobra, jest źle, faktycznie tragicznie traktujemy zwierzęta, one mają bardzo smutny los, no ale przecież ludzie zawsze jedli mięso. Przecież jest to potrzebne w naszej diecie. Przecież jesteśmy wszystkożerni. Możemy także całkowicie odrzucić przekaz. Możemy go podważyć najpierw, a potem odrzucić to, co usłyszeliśmy. Czyli wracając do naszych gospodarskich zwierząt, to będzie brzmiało mniej więcej tak. Nie wierzę w to, że jest tak źle. Nie wierzę w to, ponieważ mamy jedno nagranie, jedno zdjęcie, gdzieś aktywiści weszli, coś zrobili, zobaczyli. Nie możemy oceniać tego, jak wygląda cały świat przez pryzmat jednego filmu, na którym mamy pokazane patologiczne zachowania. Więc podważamy, odrzucamy, nie mamy tego problemu. I trzeci sposób, który jest najtrudniejszy, ale tylko z pozoru, to przede wszystkim zmiana zachowania, czyli pod wpływem tego dysonansu poznawczego możemy w konsekwencji doprowadzić do zmiany naszej postawy, zachowania, naszych jakichś przeświadczeń, naszych pragnień. I
możemy zmienić nasze zachowanie, tak? Kiedy dowiadujemy się, jak wygląda rzeczywistość zwierząt gospodarskich, możemy ograniczyć, zredukować, wyeliminować jedzenie mięsa. Ale to nie tylko. Ja nie przekładam tego tylko i wyłącznie na kwestie zwierząt gospodarskich, ponieważ na każdej z tych płaszczyzn, o których mówiłam, to również się będzie sprawdzało. Dlaczego tak trudno nam jest jednak zdecydować się na to trzecie podejście? Dlaczego tak ciężko jest nam dokonać zmiany? Znam bardzo dobrze wszystkie regulacje dotyczące zwierząt, ponieważ już ukończyłam swoje studia i od wielu lat pracuję, właśnie tak jak już mówiłam, świadcząc pomoc prawną organizacjom działającym na rzecz zwierząt. Ja wiem, że mamy narzędzie do tego. Prawo jest, bym powiedziała, w wielu momentach bardzo postępowe, jeżeli chodzi o nasze regulacje, ale w przypadku zwierząt jest trochę tak, jak w przypadku kiedyś praw kobiet, czy nawet niewolnictwa dużo, dużo wcześniej. Musi nastąpić zmiana społeczna. Dlatego dzisiaj nie mówię tyle o prawie, a bardziej mówię o tym, żeby dokonać zmiany, dlatego że samo prawo nie wystarcza. Dlaczego jest nam tak trudno zmienić nasze przyzwyczajenia i przeświadczenia? Dlatego, że jesteśmy wychowani w systemie, w którym działamy wedle schematu wszystko albo nic. Mamy takie myślenie czarno-białe, kulturę zero-jedynkową. Przez to zawsze nam się wydaje, że już na starcie nie będziemy w stanie sprostać tym 100%. Nikt z nas nie jest gotowy z dnia na dzień zmienić wszystkiego, w związku z tym nie robimy nic. Bo przecież takie 10-15% to jakaś beznadzieja, tak? No, kto z nas chce tak niewielki procent zmiany? To przecież oznacza raczej porażkę, a nie zmianę. Więc musimy przede wszystkim zmienić nasz system myślenia. Ponieważ kiedy myślimy tym kategorią wszystko albo nic, generalnie jesteśmy sparaliżowani. I to nie dotyczy tylko zwierząt. To dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Jeżeli nie uświadomimy sobie tego, że naprawdę czasami wystarczy już nawet nie tyle metoda małych kroków, ale jeden mały krok, a już jesteśmy trochę dalej, tak? Już ta zmiana nastąpiła. W przypadku zwierząt zmiana jest nie tyle konieczna, to przede wszystkim i co najważniejsze jest możliwa. Tak naprawdę w każdej z tych płaszczyzn, o której mówiłam, czasami wystarczą bardzo drobne rzeczy, czasami wystarczą bardzo krótkie nasze decyzje podjęte w ciągu jednej minuty, kiedy jesteśmy na przykład w sklepie i już możemy dokonać tej zmiany. Zamiast do cyrku możemy zabrać dziecko na występ artystów, którzy całe życie sami z własnej, nieprzymuszonej woli ćwiczyli, ażeby pokazać nam swoje osiągnięcia. Mamy żonglerkę, mamy balansowanie na linie, mamy teatr ognia, mamy wiele atrakcji, które wcale nie muszą wiązać się z wykorzystaniem zwierząt. Jeżeli nie możemy przygarnąć zwierzęcia ze schroniska, możemy w każdą wolną sobotę, niedzielę pojechać do schroniska i wyprowadzić takie zwierzę, które zostało skrzywdzone przez człowieka. W ramach wolontariatu to cały czas się dzieje i Państwo również mogą z tego skorzystać. Możemy także sprawdzić listę kosmetyków, które były testowane, a które nie były testowane na zwierzętach i podejmując najprostsze decyzje w sklepach, również przestać przyczyniać się do tego okrucieństwa. W przypadku zwierząt gospodarskich mamy dwa zasadnicze sposoby szybkiej zmiany. Szybka zmiana, jeżeli chodzi o na przykład przestanie wspierania chowu klatkowego, to jest zaprzestanie kupowania jajek tak zwanych z trójką na przodzie. Tak? Szukamy jajek ekologicznych i szukamy jajek od kur wolnowybiegowych. Duży problem mamy z marnowaniem żywności, natomiast to jest bardzo obszerny temat. Ja jedynie chciałabym przypomnieć, że w związku z tym, że wiemy, w jaki sposób to mięso powstaje, może warto czasami zastanowić się, czy faktycznie aż tyle go potrzebujemy, czy tyle zjemy, ile planujemy kupić, bo jeżeli wiemy, w jakim okropnych okolicznościach ono powstaje, to może jednak nie warto tyle go marnować i wyrzucać. Celem mojego wystąpienia było pokazanie przede wszystkim tego, że po pierwsze, zmiany są konieczne, są możliwe. To, od czego zaczęłam, że nigdy nie ma jasnych, prostych rozwiązań. To nie ma jednego schematu, według którego możemy tej zmiany dokonać. A dwa, nawet wtedy, kiedy zaczynamy działać na rzecz zwierząt, to nigdy nie mamy prostych sytuacji. Tak jak ja, mimo tego, że bardzo chciałam temu gołębiowi pomóc, nie wiedziałam, w jaki sposób to zrobić. Ale wystarczyła ta chęć tak silna, żebym ostatecznie przełamała właśnie strach i zapakowała tego gołębia do pudełka. Dziękuję.